Siemanko wszystkim, Rybol z tej strony. Jak już zapewnie większość z Was wie, udało mi się kupić pierwszych mieszkańców Vivarium. Są to te ropuszki, które pokazywałem w filmie numer 68. Mają się one dobrze, rosną, jedzą, jednak jeszcze nie urosły na tyle, abym mógł je wpuścić do zbiornika. Myślę, że tak około 3-4 miesięcy jeszcze lekką ręką, zanim będę mógł to zrobić. Ale nie o ropuchach dzisiaj, ponieważ nareszcie od czasu startu mojego zbiornika, jest to już niecałe 10 miesięcy, udało mi się kupić płazy, które już od samego początku, odkąd tylko robiłem swoje duże wiwarium, chciałem je w nim umieścić. A mianowicie udało mi się kupić rzekotki zielone Hylacinrea w ilości 6 sztuk. Jedynym minusem tutaj jest to, że wśród tych 6 sztuk mam 5 samców, więc myślę, że w niedalekiej przyszłości, myślę, że tak w przeciągu 2-3 tygodni uda mi się je wymienić, przynajmniej ze 2-3 sztuki samców wymienić na samice, żebym miał ich porówno, tak, pół na pół samiec, samica, ewentualnie lekka przewaga samic, czyli w tym wypadku 4 samice, 2 samce. Po prostu chcę uniknąć za dużego hałasu, jakie one tak naprawdę będą generować, bo im więcej jest samców, tym tak na dobrą sprawę one się, nazwijmy to tak, wzajemnie stymulują do coraz to większego rechotu, więc wolałbym tego uniknąć, jednak wolę spać w nocy niż słuchać co noc ich, za przeproszeniem, ujadania. Są to prawdopodobnie osobniki CB, niestety nie jestem w 100% pewny, generalnie je sprowadzał mój znajomy od jakiegoś tam swojego też innego znajomego z zagranicy. On twierdził, że to są osobniki jak najbardziej CB, że ma do nich stały dostęp, bo ktoś się tam gdzieś tam rozmnaża i bez problemu właśnie, jeżeli będę chciał wymienić na samicę, to będzie można to zrobić. Także mam nadzieję, że rzeczywiście są to osobniki z hodowli. No, przekonam się o tym, podejrzewam, już w przeciągu tego najbliższego tygodnia. Dobra, żeby nie przedłużać, myślę, że zajmiemy się teraz wpuszczaniem ich do takiego tymczasowego zbiornika kwarantannowego. Zbiornik ten wyposażyłem w niewielki korzonek, sztuczną roślinę, pojemnik z wodą, a dno wyłożyłem ręcznikami papierowymi, żeby po prostu łatwiej mi się to terrarium sprzątało z odchodów i wszelakich innych nieczystości. Jest to bardzo ważne, żeby robić taką kwarantannę, ponieważ tak na dobrą sprawę nie wiem, skąd są te płazy. Nie mam pewności, czy nie mają one jakichś pasożytów czy innych chorób, więc nie możemy ryzykować przeniesieniem patogenów do naszego docelowego zbiornika, bo później będziemy mieli po prostu z tym problem, szczególnie w takim dużym zbiorniku z ziemią, z podłożem normalnym i tak dalej. Będzie trzeba wszystko wymieniać, wszystko czyścić, wszystko odkażać. No jest to problematyczne, więc żeby czegoś takiego uniknąć, lepiej tą kwarantannę zrobić, obserwować płazy, czy wszystko jest ok, czy jedzą, czy się normalnie załatwiają, czy normalnie wyglądają, czy oczywiście któraś nie zdechnie, i można również, jeżeli ktoś ma taką możliwość, zanieść do badania kupę do weterynarza, tak, zanieść i on przebada te odchody na obecność właśnie pasożytów i ewentualnie przepisze odpowiednie leki. No niestety z weterynarzami jest tak, że no spora część jednak nie zajmuje się płazami, nie zajmuje się takimi zwierzętami, tylko wiadomo, pieski, kotki i tak dalej, także ciężko stawić się na dobrego weterynarza. Ja zobaczę, zależy jak te płazy będą wyglądały, jak będą się zachowywały, czy będą normalnie jadły i tak dalej, wtedy zadecyduję, czy idę na takie badanie, czy nie. Aktualizacja po no mniej więcej 3 tygodniach, nawet ponad. Wszystko w porządku, płazy żyją, jedzą i dobrze wyglądają, z czego jestem bardzo zadowolony. Cieszy mnie też fakt, że jedzą one z ręki. No to może to świadczyć o tym, że jednak ten
kontakt z hodowcą one miały, więc rzeczywiście mogę sądzić, że są to osobniki CB, a nie odłowy. W dalszym ciągu niestety nie udało mi się wymienić samców na samice. Jest po prostu mała obsuwa czasowa. Znajomy mnie zapewnia, że spokojnie będą te samice, że nie muszę się martwić, no ale jeszcze nie teraz. No muszę to zrobić, bo powiem wam szczerze, że dają mi w nocy popalić. Tak się na początku napaliłem na to, że będę je rozmnażał, że spróbuję je rozmnożyć po prostu, ale teraz powiem wam, nie wiem. Myślę, że maksymalnie 2 samce sobie zostawię, resztę samice, bo no nie da rady, naprawdę. Tutaj mam teraz 5 samców i czasami potrafią być ładne koncerty, zwłaszcza nie trwa to długo. Powiedzmy, że taki rechot przez minutę trwa kilka razy w nocy. Czasami bywa tak, że w ogóle, ale nieraz to po 3-4 razy w nocy mnie obudzi, gdzie to jeszcze nie jest tak naprawdę rechot godowy, który jest donośniejszy, no i trwa znacznie, znacznie dłużej. No to słuchajcie, no myślę, że już nic więcej wam ciekawego nie powiem. Dla mnie najważniejsze jest to, że wszystko jest w porządku, że żyją, że jedzą i że widać, że prawdopodobnie są to osobniki rzeczywiście hodowlane. Także pozdrawiam was wszystkich i do następnego.